Dzień dobry Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie, prosto z Piastowskiego Grodu, czyli z Wrocławia. Jest to stolica województwa dolnośląskiego, przez wielu uznawana za najpiękniejsze miasto w Polsce i ja tak samo uważam. Dlatego wracam tutaj po 6 latach, żeby pokazać Wam co nieco, jak to miasto wygląda. Co prawda nie będę tutaj zbyt długo, ale jakieś tam takie podstawowe, jakieś punkty uda mi się tutaj zaliczyć. Znajduję się w hostelu Royal, mniej więcej 500-600 metrów od rynku, więc mam tutaj bardzo blisko. I na tej lokalizacji zależało mi najbardziej. Jest tutaj dosyć przyzwoicie. Zapłaciłem 180 zł za 2 noce, także tak 90 zł za noc tutaj wychodzi. Cena wydaje mi się, że jest taka adekwatna do warunków tutaj panujących. Pokażę Wam, jak ten hostel tutaj wygląda. Zacznę może od podwórza. No to takie klasyczne dolnośląskie podwórze, podobnie jak w Legnicy. Świat według kiepskich normalnie. No i tutaj tak to wygląda. Tutaj jest telewizor, na wprost mnie jest łazienka z prysznicem. Także fajnie, że jest zachowana tutaj jakaś prywatność. I tutaj są drzwi wejściowe i wyjściowe. W moim przypadku bardziej wyjściowe, bo ja tutaj praktycznie nie będę siedział w tym pokoju. Są dwa łóżka, sufit jest taki dosyć wysoki. I tutaj jest jeszcze drugie łóżko, gdzie pozwoliłem rozwalić sobie swoje rzeczy. I to tyle. Podładuję sobie troszkę telefon i myślę, że za jakąś godzinkę, półtorej sobie gdzieś tam wyjdę znowu na miasto. A w oczekiwaniu tutaj na przyjęcie do hostelu miałem jeszcze 3 godziny czasu, więc przeszedłem się troszkę rynkiem. No i niestety trafiłem na festiwal piwa, także zasiedziałem się tam troszkę. Poszły dwie deski degustacyjne, także już mi się tu podoba. Myślę, że jeszcze tam dzisiaj wrócę i oczywiście na jakieś jedzonko. No mam na oku pierogarnie, Stary Młyn. Zawsze jak jestem albo w Gdańsku, albo w Toruniu, albo we Wrocławiu, to po prostu tam uderzam. No a jutro z rana typowe zwiedzanie. Myślę, że będzie mniej ludzi na mieście, bo to będzie poniedziałek, więc będzie, że tak powiem, większe pole do popisu w nagrywaniu i w opowiadaniu. I to by było na ten moment na tyle, także widzimy się później. Zmęczony krasnal. Nie wpuścili go do hotelu. Znajduję się we Wrocławiu na ulicy Podwale 67. I to tutaj jest legendarna ulica Ćwiartki 3x4, gdzie kręcili pierwsze odcinki Świata według kiepskich. I można faktycznie poznać po budynku, że to tak mniej więcej wyglądało. W kiepskim świecie kiepskie sprawy, marne życie i zabawy. Charakterystyczna bryła budynku. Tak to wygląda po 25 latach. No ciekawie, ciekawie.
Tu pamiętam jeszcze jakiś trzepak gdzieś był, ale już go nie ma. I cyk na trzecie. Okej, jestem w pokoju, pora na odpoczynek i będę planować jutrzejszy dzień. Mam zamiar, pochodzić dosyć sporo. Kolejny dzień w Piastowskim Grodzie. Jestem właśnie w okolicach Rynku Solnego, a tam jest jakiś kontrowersyjny plakat. Krasnale drwale. No jest plac Solny, który graniczy bezpośrednio z rynkiem Starego Miasta. Wczoraj już tutaj byłem i pokażę wam kolejnego krasnala, bo on sobie tutaj stoi pod latarnią. Taki cwaniaczek. Kolejne wrocławskie krasnale. Zwane przeze mnie karłami. A tu jacyś Holendrzy zamiatają wrocławski rynek. I tak to wygląda. Naprzeciwko mnie browar i restauracja Spisz. Myślę, że dzisiaj sobie tam pójdę. I tak to wygląda. Pusto coś dzisiaj. Tuż za mną znajduje się najbardziej znany budynek we Wrocławiu, czyli ratusz. Tak to wygląda. Bardzo imponujący budynek. A ja idę teraz w tamtą stronę, gdyż znajduje się tam nie mniej znany budynek. W zasadzie dwa połączone budynki o bajkowej nazwie Jasi Małgosia. Serce Grodu Piastowskiego. A tutaj jedno z ciekawszych miejsc, klubo kawiarnia, rodem z PRL-u. A oto wspomniane już przeze mnie wcześniej Jasi Małgosia. Ten Jaś to jakiś taki niski, a ta Małgosia jakaś wyrośnięta. No chyba, że jest na odwrót. A oto potężny kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej. A tu Jasi Małgosia z drugiej strony. Od tyłu tatu. Czyli, że można sobie tutaj zrobić tatuaż. W cudzysłowie dziarkę. Znajduje się w pobliżu ulicy Więziennej i w pobliżu ulicy Nożowniczej. Także takie sympatyczne nazwy ulic są tutaj. Znajduje się na Wyspie Słodowej. Miejsce, które słynie z tego, że można tutaj sobie troszkę odpocząć, pochillować. Wcześniej byłem też na Wyspie Młyńskiej. I ciekawostką jest to, że w samym Wrocławiu jest kilkaset mostów. Także te wysepki tutaj są połączone mostami. Płynie tutaj również rzeka Odra, która również tam się rozdziela na południową i północną. Tak to wygląda teraz o 7 rano. No nikogo tutaj nie ma praktycznie, ale wczoraj jak tu przechodziłem, to było pełno ludzi. A z samej Wyspy Słodowej rozpościera się taki oto widok. A tam po drugiej stronie jest Hotel Plaza, jeden z większych tutaj we Wrocławiu. I proszę państwa, kolejny most. Most Słodowy, który leci przez Odrę Północną. A to jest most Młyński. Wygląda, jakby był z czasów wojennych.
Tak to wygląda, tu kolejny kościół, tam kolejny kościół, a tutaj przede mną ten zielony most, to jest most Tumski, prowadzący w stronę Ostrowa Tumskiego, czyli w tamtym kierunku. 1500 kudeczek, a w dole Odra Zachodnia. Tak to wygląda. A tutaj krasnal z obciążnikami w postaci kudek. Co my tu mamy? 100 metrów ogród botaniczny, muzeum przyrodnicze. No tam kiedyś byłem. Tu jest kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku i cerkiew świętego Cyryla Metodego i świętej Anny. Kościołów tu jest od cholery, że tak powiem. Brzydko. Kolejny mój cel na mapie to Park Szczytnicki, czyli miejsce, gdzie znajduje się kilka atrakcji, takich jak zoo, fontanna multimedialna, czy też hala stulecia. A oto Stara Odra, widoczna z mostu Szczytnickiego. Dotarłem do Parku Szczytnickiego, który śmiało można nazwać płucami Grodu Piastowskiego albo płucami miasta Breslau, po polsku Wrocław. Idę teraz w kierunku Ogrodu Japońskiego. Zobaczę, może akurat sobie tam wejdę, chociaż już tam kiedyś byłem. Jest tam bardzo przyjemnie. Zobaczę, czy tam w ogóle będzie można wejść o tej godzinie, bo jeszcze nawet nie ma 9:00. Zawsze, gdy jestem w jakimś większym mieście, muszę zaliczyć też jakiś taki teren zielony, troszkę odetchnąć, pochillować. To jest bardzo fajna forma wypoczynku. Potężny kawał drzewa tutaj. No, można by z tego dom wybudować. Za 10 minut jest otwarcie tego ogrodu japońskiego i myślę, że sobie tam jednak wejdę. Pierwszy raz tutaj byłem bodajże w 2015 roku, ale fajnie sobie odświeżyć czasami takie miejscówki, zwłaszcza, że Wrocław jest chyba moim ulubionym, takim największym miastem w Polsce. Nie licząc Szczecina, Stargardu i Polic. Jestem miłośnikiem dębów, więc na filmie nie może zabraknąć takiego pięknego okazu. No, jest rozmach. Za 9:05, więc udaję się powoli w kierunku wejścia do ogrodu japońskiego. Muszę przygotować 21 zł na wejście tutaj. Kolejny powalony dąb. Kolejny z bardzo dużym rozmachem, jak widać. Strasznie to wygląda, tak jak z horroru. Tak się wystraszyłem, że hej! Jestem już w ogrodzie japońskim. Tak jak mówiłem, bilet kosztował 21 zł. Straszna drożyzna. Kiedyś to kosztowało chyba 12 albo 14 zł, jak tu byłem. No ale cóż, inflacja. No ładnie to wygląda. Okazuje się, że w Polsce jest ładniejszy ogród japoński niż w samej Japonii. Karpie koi. Kohaku taisho samke doitsu showa. Ciekawe. W poszukiwaniu karpi koi. Niestety ich nie widać, bo woda jest jakaś brudna tutaj. Nie wiem. Może dlatego ich tutaj nie ma. Karpi koi nie ma, ale za to są takie wodne komary. To chyba komary są, mi się wydaje. Albo jakieś pajączki dziwne. Jakieś dwie kaczuszki chyba mnie zobaczyły, bo o, następne dwie, razem cztery.
Myślą, że im rzucę coś do jedzenia, ale no nie wolno dokarmiać ptaków. Podoba się dla mnie tutaj. Dobra, to ogród japoński już zobaczyłem. Idę teraz pod fontannę multimedialną i pod halę stulecia. Piękna pergola. Po środku jest fontanna multimedialna. Kiedyś byłem tutaj na takich świetnych pokazach ze światłami, z muzyką. A po drugiej stronie oczywiście hala stulecia, wybudowana w latach 1911-1913, oczywiście przez Niemców. No i tutaj odbywały się wiece nazistów i podobno stałym gościem tych wieców był oczywiście dżentelmen z wąsikiem. Fontanna multimedialna we Wrocławiu. Ale w tym momencie nie jest multimedialna. A z tej fontanny multimedialnej kiedyś zrobiłem filmik nagrywany lustrzanką Nikon D3200. Puszczę wam fragment, jak ten pokaz wyglądał w 2015 roku, bo to już 9 lat minęło, odkąd byłem tutaj ostatnio. I jeszcze raz hala stulecia z nieco innej perspektywy. A na pierwszym planie przeszła właśnie wycieczka z Niemiec. Idę teraz 3 km w kierunku panoramy racławickiej. Zobaczyć sobie ten budynek jedynie z zewnątrz. W środku już byłem 2 razy. Robi to niesamowite wrażenie. No ale nie będę tam trzeci raz wchodził, bo nie są to tanie rzeczy. A i tak mam tam po drodze, więc sobie tylko tam przemknę i następnie udam się na jakieś wzgórze o wysokości 132 metrów, więc zobaczę, jak to wygląda. Może będzie jakiś fajny widok na Wrocław. Mamy tutaj oznaczenie czerwonego szlaku do Białego Dunajca. Zaledwie 92 godziny i 35 minut drogi. Fajnie, tu jakieś 4 dni trzeba deptać, ale kurczę, że ktoś to wyliczył z dokładnością do 5 minut, to po prostu jakiś mistrz musi być. Jestem ciekaw, czy ktoś przeszedł ten szlak z tego miejsca do końca. Legendarne wrocławskie sedesowce z nieco bliższej perspektywy. Jeszcze jeden most, most grunwaldzki, który leży nad Odrą, a w tle widać Sky Tower, czyli najwyższy budynek we Wrocławiu, o wysokości mniej więcej 200 metrów. Wro. A gdzie są pozostałe litery? Ktoś ukradł chyba. Przecież to nie jest Wro, tylko Wrocław. Dzień dobry Państwu. Kolejny dzień w Grodzie Piastowskim, czyli we Wrocławiu. Dzisiaj od samego rana zwiedzałem sobie zoo. Bodajże to już trzeci raz. No, mam jeszcze 2 godziny do pociągu, także jeszcze sobie tutaj troszkę spaceruję. Mam taki widok na Ostrów Tumski i na Odrę. I taki widok możecie sobie podziwiać, wchodząc na Wzgórze Polskie, na wysokość 127 metrów nad poziomem morza.
A ja idę zaraz jeszcze pod panoramę racławicką, cyknąć jakąś fotkę, a następnie na kolejne wzgórze, na wzgórze Partyzantów, które jest jeszcze 5 metrów wyższe niż wzgórze Polskie. Chwila siesty, bo jestem po obiadku, zjadłem sobie przepysznego schabowego z ziemniaczkami i z 3 surówkami w hali targowej, a tam znajduje się taki typowy polski bar mleczny. Bardzo smaczne jedzonko i całość jedynie 22 zł, a ten schabowy był naprawdę przepotężny na cały talerz. Do środka już wchodzić nie będę, bo już tutaj byłem 2 razy. Pokażę wam zdjęcie, jakie zrobiłem parę lat temu, jak byłem tutaj w środku. Wzgórze Partyzantów zdobyte, 132 metry nad poziomem morza. No i jest tu taka fontanna. W tle jakiś mural. A z tej strony widok na największy budynek we Wrocławiu, czyli Sky Tower. No i koniec tej wrocławskiej wycieczki. Wracam do domu, do Szczecina. Za godzinę mam pociąg. Pozdrawiam.